Witam Państwa serdecznie na kolejnym śniadaniu z boksem, na kolejnym śniadaniu, w którym wspominamy legendy polskich pięści, jeśli chodzi o boks olimpijski. Witam serdecznie oczywiście naszego super eksperta Janusza Pinderę. Witam serdecznie. Dziś będziemy rozmawiali o człowieku, który nazywał się Jan Antoni Szczepański. Urodził się 20 listopada 1939 roku we wsi Małecz, nieopodal Lubochni. No i wtedy okazało się, że w tym miejscu pojawia się postać, która później stanie się perełką, jeśli chodzi o polskie pięściarstwo. Tak, postać niemalże filmowa, na swój sposób dramatyczna, bo przecież tak naprawdę niewiele brakowało, by z tego złotego medalu nic nie wyszło, i to z wielu względów. O tym za chwilę powiem. Złotego medalu oczywiście na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium w 1972 roku. Ale po pierwsze, z czym mi się najbardziej kojarzy, myślę, że nie tylko mnie, Jan Szczepański? Z lewym prostym. Oczywiście ktoś powie, dobrze, no polski boks olimpijski to jest ten klasyczny lewy prosty i tak dalej. Nikt nie miał takiego lewego prostego jak Jan Szczepański. To w ogóle sytuacja absolutnie unikatowa, ja nawet jak na standardy obowiązujące w znakomitym polskim boksie, gdzie faktycznie tych fechmistrzów znakomicie operujących tak zwaną przednią ręką, to oczywiście większość było pięściarzy praworęcznych, ale zdarzali się też mańkuci, którzy akcję zaczynali prawą ręką, ale tutaj mówimy o tych, którzy walczyli z normalnej pozycji, zaczynali akcję lewą ręką. Nawet Jerzy Kulej powiedział krótko, pamiętam jak z nim kiedyś rozmawiałem, a przecież znali się doskonale, byli z tego samego klubu, z warszawskiej gwardii, że takiego lewego, prostego jak Janek nie miał nikt. Faktycznie, postać wyjątkowa, ale wyjątkowa dlatego, że jego kariera rozpoczęła się reprezentacyjna fatalnie. No musiał być wielkim talentem, jeżeli w sumie w młodym wieku, bo w 1961 roku pojechał na Mistrzostwa Europy do Belgradu, bo w tamtych czasach ktoś przeciętny w reprezentacji nie miał prawa bytu. To w ogóle było niemożliwe. Pamiętamy, to były czasy Feliksa Sztama i złote czasy polskiego pięściarstwa. No on tam pojechał i niestety bardzo źle, jak pamiętam, wielokrotnie z nim na ten temat rozmawiałem, już po latach, kiedy już, można powiedzieć, był na sportowej emeryturze, już nawet nie był trenerem, bardzo źle wspominał, bo tam potraktowano go faktycznie, a szczególnie jeden z działaczy, pan Cendrowski, bardzo brutalnie w szatni po przegranej walce z reprezentantem Związku Radzieckiego Koszkinem stwierdził, że po prostu jest tchórzem. No to powiedzieć tak komuś, kto wychodzi do ringu, by walczyć z innym znakomitym rywalem, bardzo niebezpiecznym, no to jest naprawdę, nie może być nic brutalniejszego. Pamiętam też, oczywiście pamiętam po latach, czytając, pisząc o Janie Szczepańskim, że w obronę wziął go wówczas znany pisarz Dygat, na ramach przeglądu sportowego, a więc gazety, w której ja po latach miałem przez wiele, wiele lat przyjemność pracować, bo wtedy był tam jeden z najmocniejszych, jeśli nie najmocniejszy dział sportowy. I dlatego tam kiedyś skierowałem swoje kroki. Tak naprawdę fantastyczna przygoda. Właśnie Dygat bronił go, porównywał wtedy Szczepańskiego do aktora, mówiąc, że no, aktor, jeżeli ma na przykład 300 przedstawień, to też zdarzają mu się przedstawienia bardzo złe. Gdyby powiedzmy 300 razy walczył... premiera nie udała. Tak. Albo gdyby walczył z Koszkinem 300 razy, to prawdopodobnie miałby i te bardzo udane i przy jego klasie sportowej, co potwierdził zresztą po latach, jak też i nieudane. No ale nic się nie stało, nikt nie zginął, nie zostały przekroczone granice Polski, nikt nie została wywołana wojna, jak pisał Dygat, a więc spokojnie, no trzeba do tego podejść zdroworozsądkowo. Mówiąc krótko, ta obrona była bardzo logiczna, ale nie wszystkim trafiała do przekonania. Ale trzeba przyznać, że sam Szczepański się zawziął. Wówczas w Polsce trzeba przyznać, że był pięściarzem najlepszym. Kiedy sam o tym tłumaczył, no mówi, no ja byłem w ringu zawsze pięściarzem ostrożnym. Uważałem, że najważniejsze jest to, żeby nie dać się trafić. A więc nie szedłem na wymianę ciosów, kiedy uznawałem, że nie jest to konieczne. Stąd ten lewy prosty, stąd bardzo dobra obrona i to nie tylko obrona za pomocą, prawda, podwójnej gardy, ale też obrona nogami, tułowiem i tak dalej. A więc on był, sam był tym zdruzgotany
zaskoczony taką oceną. A później przyszła jeszcze inna ocena, inna diagnoza, znacznie brutalniejsza, bo nagle się okazało, że wykryto u niej jakieś szmery w sercu. I to było przed wyjazdem do Tokio. Był brany pod uwagę? Tak, był brany pod uwagę. Pamiętajmy, że to była kategoria lekka. Już po tym, jak Kazimierz Paździor, złoty medalista Rzymu, zakończył karierę sportową, to oczywiście był tam Józef Grudzień, no ale też, mówię, był ten młody Szczepański, który naprawdę potrafił boksować. Zresztą wiele podobnych zalet do Józefa Grudnia. Również znakomity miał przecież Grudzień lewy prosty, świetna technika. Też obaj nie mieli jakiegoś nakautującego ciosu. Może Grudzień bił troszkę mocniej, ale trzeba przyznać, że Szczepański był bardzo, bardzo precyzyjnie. No i wtedy ta diagnoza to był absolutny wstrząs, bo dla Szczepańskiego boks był wszystkim. Absolutnie wszystkim. Dzięki boksowi wyrwał się z tej swojej małej miejscowości, trafił do warszawskiej Legii, otworzył się przed nim zupełnie inny, nowy świat. No i stało się, po prostu nagle wszyscy o nim zapomnieli. Wprawdzie w Legii starano mu się w jakimś tam sposób pomagać, no ale prawda jest taka, że na wiele lat został z boksu wyłączony. I tutaj otwiera się kwestia, o której wspominał często w wywiadach, że niestety jego słabością, jego bolączką było to, że wszelkiego rodzaju troski, a w tym przypadku było to ogromne zmartwienie, topił w alkoholu. I mówi, że Legia oczywiście zapewniała mu tam pracę, dorywczo był kierowcą i tak dalej w wojsku, natomiast nie ukrywa, że w tym czasie zaczął się jego kontakt z bardzo mocnym piciem. Tak, na umór, jak mówi sam. Tak, tak. To oczywiście docierało do ludzi, którzy byli bliżej, mocniej. Dla tych wtedy nie było przecież tych pism, które docierały wszędzie, które mamy dzisiaj. Zupełnie inny był obieg informacji, a więc jeżeli nawet ktoś wiedział, to nie puszczał tego dalej, ale naprawdę sytuacja była bardzo smutna i, żeby nie powiedzieć, niemalże tragiczna, bo wydawało się, że już Szczepański nigdy się z tego nie wydobędzie. Ale jednak on cały czas myślał o tym powrocie. No i trzeba przyznać, że ten powrót nastąpił zupełnie nieoczekiwanie, kiedy tak naprawdę już, biorąc pod uwagę przepisy obowiązujące w boksie, wówczas amatorskim, dzisiaj olimpijskim, no były okrutne. Pewnym mogłeś boksować do 33, czy tam, bo to się zmieniało, do 34, 35 roku życia i koniec. No, I po drodze uciekły mu drugie igrzyska, bo to po igrzyskach w Meksyku dopiero. No właśnie, się, no właśnie. W jego organizmie nastąpiła jakaś zmiana. No właśnie, to jest w ogóle niewyjaśniona tak naprawdę historia, bo mimo tego, powiedziałbym, takiego no niezbyt sportowego trybu życia, nazwijmy to delikatnie, nagle badania okazały się zupełnie prawidłowe i dostał zgodę na uprawianie sportu, uprawianie boksu. No i trzeba przyznać, że ten powrót Szczepańskiego był niesamowity, bo będąc już przecież po 30, pojechał na Mistrzostwa Europy do Madrytu i tam stanął w najwyższym stopniu podium. Wygrał rywalizację w kategorii lekkiej, w półfinale ze znakomitym reprezentantem Związku Radzieckiego Nikołajem Chromowem, w finale z Rumunem Wasile. No i nagle otworzyła się szansa olimpijskiego startu. To była ta nieprawdopodobna historia, bo oczywiście mieliśmy tam bardzo młodego, zdolnego Ryszarda Tomczyka, który miał 20 lat, wygrał Mistrzostwa Europy w kategorii piórkowej, no ale facet po 30, po takiej przerwie, po takich perypetiach i życiowych, i zdrowotnych, no to naprawdę była filmowa historia. A na to, że była filmowa historia, to przekonamy się kilka lat później, czyli w roku 1976 roku, kiedy Filip Bajon nakręci swój debiut fabularny pod tytułem Powrót. Polecamy Państwu tę pozycję. Tak. To jest 50-kilkominutowy film, w którym jest rzeczywiście różny. Znakomita rola. Zagrał siebie samego Jan Szczepański. Jego trenera grał tam Zbigniew Pietrzykowski. Pojawia się też sylwetka naszego legendarnego sztangisty, dwukrotnego mistrza olimpijskiego Waldemara Baszanowskiego. No, oddany oczywiście klimat i aktorzy zawodowi. Tamtych lat. I oczywiście znakomici aktorzy zawodowi, ale to nie po raz pierwszy, tak nieco zbaczając z tego sportowego nurtu. Jan Szczepański dał
dostał próbkę swojego naprawdę naturalnego, wielkiego talentu aktorskiego. Bo przecież w tym samym roku, w 1976 roku, wszedł na ekrany film Przepraszam, czy tu biją, Marka Piwowskiego, gdzie kapitalną scenkę odegrali dwaj mistrzowie olimpijscy, czyli można powiedzieć, trzy złote medale olimpijskie nagle stoczyły taką pokazową walkę na pięści w ramach takiego treningu na komisariacie, czyli Jerzy Kulej, dwukrotny mistrz olimpijski, Jan Szczepański, mistrz olimpijski z 1972 roku. Takiej sceny w historii kina, pamiętasz, kiedyś mieliśmy taki program, rozmawialiśmy, nigdy nie było i nie sądzę, żeby miała miejsce. No i tam obaj pokazali, że są naprawdę znakomitymi też aktorami, bardzo naturalnymi. Zresztą Marek Piwowski później jeszcze zatrudnił w filmie Uprowadzenie Agaty Jana Szczepańskiego. No ale to tak na marginesie. Właśnie, wracamy do sportu. Natomiast ja powrócę jeszcze, bo wspomniałeś już o tym Mistrzostwie Europy i o przygotowywanym ewentualnie wyjeździe na Igrzyska Olimpijskie do Monachium, ale po drodze były Mistrzostwa Polski w Katowicach i słynna historia, kiedy został wygwizdany przez publiczność. No i co dalej się działo? No, to była nieprawdopodobna historia, bo nagle się okazało, kiedy już pokonał czyli słabości zdrowotne. Wada serca jakby sama się naprawiła, no bo trudno tutaj znaleźć jakieś logiczne uzasadnienie, przecież sami lekarze rozkładali ręce i zastanawiali się, czy tamta diagnoza była wcześniejsza błędem, czy też nie. Czy po prostu taki rozbrat wieloletni ze sportem na najwyższym poziomie sprawił, że to serce zaczęło normalnie bić. Potem chodziło bodajże chyba o dosyć mocną arytmię. Natomiast później jest to Mistrzostwo Europy, otwiera się droga do startu na Igrzyskach Olimpijskich, przychodzą Mistrzostwa Europy, znaczy Mistrzostwa Polski, Szczepański wygrywa, publiczność gwizdże i co się dzieje? Janek Szczepański stoi na najwyższym stopniu podium, nagle zdziera tą szarfę mistrza Polski i rzuca w tłum. Po prostu pęk, nie wytrzymał nerwowo. Decyzje poszły błyskawiczne. Odebranie tytułu mistrza Polski, dyskwalifikacja, czyli automatyczne zatrzaśnięte drzwi przed Monachium, przed igrzyskami w Monachium. No i później Janek składa tą publiczną samokrytykę, przeprasza za to, co zrobił, korzy się przed całym polskim sportowym i nie tylko światem. Dyskwalifikacja zostaje cofnięta i wraca do przygotowań. Wraca do przygotowań, jedzie na te igrzyska i tam się znowu następna historia fatalna, mianowicie tworzy się na tej silniejszej prawej ręce, po prostu mówiąc krótko, bardzo niebezpieczny ropień, który no właściwie nie pozwala... Jak było tuż za kostkami. Tak. Na dłoni. Który tak naprawdę nie pozwala zadawać mocniejszego uderzenia. Wtedy są te rozmowy w gronie, czy to już przeciąć, czy zrobić, prawda, i tak dalej. On wygrywa pierwsze walki, ale nie ma możliwości, żeby dalej boksował. Doktor Moskwa decyduje się chyba na przecięcie tego ropienia. No i teraz jeszcze trzeba wcześniej, a przecież przed każdą walką jest badanie lekarskie. Jak to zrobić? No tutaj trzeba przyznać, że te znajomości doktora Moskwy też odegrały rolę. Tak, i tak dalej. Przez dłoń, ale tam było takie naciskanie tego, oczywiście on tutaj musiał zacisnąć zęby, bo ból był okropny. No i po tych fatalnych przygodach z tą ręką walczy dalej i wygrywa w wielkim stylu. Ten finałowy pojedynek z Laszlo Orbanem Węgier to był pięściarz, który walczył w podobnym stylu jak Szczepański. W narożniku Laszlo Papp. Tak, w narożniku słynny Laszlo Papp, trzykrotny mistrz olimpijski i w tym samym czasie mecz Polska NRD, Polska-Węgry w finale, dwie konfrontacje węgierskie w piłce nożnej. Ja pamiętam, bo leżałem wtedy w gipsie po ciężkiej operacji i oglądałem to w telewizji, tylko dobiegały takie informacje, nie wiadomo było, bo tutaj Dejna strzela dwie bramki, prawda, wygrywamy ten mecz, zdobywamy złoty medal. Jan Ciszewski właściwie krzyczy do mikrofonu, tyle lat na to czekałem, jest to złoto, a tu się okazuje, że jest drugie złoto, bo Jan Szczepański, mając 30 kilka lat, wygrywa z Laszlo Orbanem i zostaje mistrzem olimpijskim. No, czyż to nie jest filmowa historia? Jest i bardzo dobrze, że znalazła. Taki roller coaster. No właśnie. Jan Szczepański, ale przy tym wszystkim był nieprawdopodobnie intrygującym, ciekawym, ale no, trzeba przyznać,
dziwnym osobnikiem, że tak to określę. Zawsze tak troszeczkę stał na uboczu, zawsze miał swoje zdanie. Czasami odnosiłem wrażenie, że on to inne zdanie ma po to, żeby lubił kontrować po prostu. Tak jak tym lewą ręką lubił zatrzymywać rywale, lubił punktować, to lubił również w takich dyskusjach kogoś wypunktować. Tam oczywiście trudno mówić o jakichkolwiek animozjach, ale pamiętam, jak Leszek Drogosz chciał wychować swojego syna na mistrza podobnego jak on sam. Byłem wtedy w Czetniewie. Janek Szczepański też miał syna nieco starszego. Nawet chodziły takie rozmowy, żeby w pewnym momencie doszło do walki synów, ojcowie, żeby stali w narożniku. Pamiętam, że Szczepański był przekonany, że jego syn to wygra. Oczywiście bez najmniejszego problemu, ale chociaż nie uprawiał, chociaż nie trenował boksu. Natomiast młody Drogosz jak najbardziej. Widać było, że ma spory talent, ale później poszedł jakby inną drogą. Natomiast prawda jest taka, że do tego, oczywiście do takiej konfrontacji nigdy nie doszło. A propos twoich kwestii związanych z tą jego konfliktowością i z trudnym charakterem, on sam mówił o sobie, że po zakończeniu kariery odszedł z wojska i pracował w przeróżnych miejscach, gdzie nigdzie nie zagrzał miejsca. Pracował po kilka miesięcy, maksymalnie do roku. Pracował między innymi jako konduktor, pracował w porcie lotniczym, gdzieś tam przy załadunku, pracował w Zurcie, gdzie między innymi ułatwiał klientom szybsze załatwienie telewizorów i tak dalej, które wtedy wiadomo były czymś bardzo cennym. No i mówi, wszędzie tam zawsze pojawiała się wódka na końcu tej drogi i zawsze właśnie w związku z tym od razu zaczynały się konflikty, bo mówi, kiedy wypił, od razu stawał kontra często wobec swoich przełożonych, współpracowników i tak dalej. To było jedno z jego takich przekleństw pozasportowych. Tak, tak. On nawet powiedział później, już wiele lat po zakończeniu kariery, że praktycznie zdecydowaną większość decyzji, które podejmował, to były decyzje złe. No ale z drugiej strony Taki miał charakter. To było on. Gdyby był innym człowiekiem, to prawdopodobnie by się poddał w pewnym momencie. Pamiętajmy, że jeszcze przed Igrzyskami Olimpijskimi w Monachium, tam jeszcze doszło jedno badanie, które znów wykazało niewydolność serca. I znów ten start, który już był na wyciągnięcie ręki, on praktycznie już w tej reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie był, znów stanął pod wielkim znakiem zapytania. No przecież miał 33 lata, był kapitanem drużyny i nagle jakieś badania, jeszcze takie powiedziałbym rutynowe, pokazują, że ten koszmar z początku lat 60. wraca. No i co się wtedy dzieje? No jest jeszcze trochę czasu do Igrzysk Olimpijskich w Monachium. Jest przerwa w treningach. Kolejne badania, bardzo takie powiedziałbym wysiłkowe, bardzo, bardzo skrupulatne, szczegółowe, no bo wiadomo, serce to jest zawsze niebezpieczeństwo, aby się coś nie stało w trakcie walki. Ostateczny werdykt jest korzystny. A więc w tym ostatecznym rozrachunku jednak szczęście, jednak ten moment, który powoduje, że jest chwila ulgi, można jechać na igrzyska i walczyć o najwyższe cele. No i tam również po pięknych startach, mimo tych problemów z tym lpieniem, staje na najwyższym stopniu podium, wysłuchuje Mazurka Dąbrowskiego. No mówię, naprawdę historia, no było takich historii, powiedzmy, podobnych kilka. Ten złamany palec Mariana Kasprzyka podczas Igrzysk Olimpijskich, ale tu wydaje mi się, że skala tych przeszkód, które stawały na drodze Jana Szczepańskiego, była nieporównywalna, że była największa. A on to wszystko, no chyba jednak siłą woli, no jednak zdało pokonać. Co byłoby, gdyby właśnie ta czteroletnia przerwa spowodowana tym pierwszym badaniem serca, no i te jego kwestie związane z alkoholem, które jak się okazuje po latach aż tak bardzo nie wpłynęły na jego wydolność, na jego możliwości, że był jednak w stanie zdobyć i Mistrzostwo Europy, i Mistrzostwo Olimpijskie. Natomiast rzeczywiście no, niewykluczone, że mielibyśmy do czynienia wtedy także z medalami w jego wykonaniu i w Tokio, i ewentualnie w Meksyku w 68 roku. No to jest strasznie ciężko powiedzieć, to wtedy są kłopoty bogactwa i wtedy oczywiście zadecydowałaby intuicja Feliksa Sztama. Pamiętamy przecież, że w takiej wewnętrznej rywalizacji pod koniec lat 50. jeszcze przed Mistrzostwami
Mistrzostwami Europy w 1959, przed Igrzyskami w Rzymie, wygrywał z Marianem Kasprzykiem Jerzy Kulej, ale to Kasprzyk jeździł na te imprezy. Później w 1964 roku lepszym odmianem Mariana Kasprzyka był Leszek Drogosz, a to Kasprzyk pojechał i zdobył złoty medal. A więc tutaj nie ma co gdybać. No, być może, by poszukano jakiejś innej kategorii, ale było strasznie ciasno, bo przecież w kategorii lekkiej był Grudzień, byłby Szczepański, gdyby nie to, w kategorii lekko-półśredniej Jerzy Kulej, w półśredniej Marian Kasprzyk. Po prostu mieliśmy w każdej kategorii nieprawdopodobnie dobrych pięściarzy. No. Także można o takich czasach tylko pomarzyć i zastanawiać się jeszcze, czy kiedykolwiek wrócą, a to jest mało prawdopodobne. I pod koniec życia, kiedy już był na emeryturze, jak wspominałeś, mówi, że sporadycznie oglądał walki bokserskie, stwierdził, że boks już ma mniej wspólnego z tą szlachetną szermierką napięści, którą on uprawiał, że strasznie się zbrutalizował i tak dalej. No może opinia taka rzeczywiście dosyć surowa. Natomiast jego odejście było rzeczywiście też w okolicznościach bardzo, bardzo przykrych i tragicznych. Tak, wyszedł z 2017 roku, wyszedł z żoną na spacer tuż właściwie i nagle gwałtownie wyszedł na jezdnię, jechał autobus, potrącił go. Wiele miesięcy leżał w śpiączce, właściwie w stanie, można powiedzieć, agonalnym w szpitalu na szaserów. No i niestety odszedł kolejny z wielkich, wybitnych pięściarzy. To w ogóle był bardzo pechowy rok dla polskiego boksu. Przecież w 2017 roku zmarł też Józef Grudzień. Jak chciałem jeszcze powiedzieć o jednej takiej historii, jednej walce. W lutym 1973 roku, więc po tych jego największych sukcesach, był mecz bokserski z Jugosławią, z Rjenianinie. Ja pamiętam, też mnie pamiętam te czasy dokładnie, bo te głosy sportu wsłuchiwałem się, czy to w radiu, czy to leżąc w telewizji, nawet nie myśląc, chociaż marzyłem gdzieś tam po tym, że być może będę kiedyś komentował walki bokserskie, gdzieś tak mi się to tliło, to było też, to był mój sport numer jeden, którym się interesowałem. Pamiętam ten komentarz radiowy, ten mecz w Zrenianinie i Szczepański w nie lekkiej, tylko w kategorii lekko-półśredniej, a więc wyższej, w 63,5 kg, bo w lekkiej wtedy walczył Ryszard Tomczyk, wygrał z Bronisławem Wakiciem, natomiast on walczył z takim nieprawdopodobnie mocno bijącym pięściarzem z Jugosławii, z Wonimirem Wujnem. I te 9 minut tej walki, to jest cały czas strach bijący z tego komentarza radiowego, czy Szczepański nie zostanie w tej walce znokautowany. Szczepański radzi sobie tam znakomicie, świetnie broni, kontruje go lewy, prosty, pracuje w jego charakterystycznym stylu cudownie i wydaje się, że wygrywa walkę, ale ponieważ jest to walka na wyjeździe, wtedy sędziowie mają decydujący głos, przegrywa z tym Wujnem na punkty. Ale nie wiem, dlaczego właśnie ta walka z tym Wujnem, słuchana właśnie w radiu, to była tak uruchomiła moją wyobraźnię. I później po latach miałem okazję, już oczywiście będącego na sportowej emeryturze, Jana Szczepańskiego poznać. W takim, powiedzmy, codziennym kontakcie bardzo, bardzo sympatyczny. Facet świetnie się trzymał fizycznie. Pamiętam, jak już był po 60, wciąż miał taką młodzieńczą sylwetkę, szczupły, wysportowany, chociaż żadnego sportu już później Bajona nie uprawiał. To był kapitalnie, jakby dopiero szedł rzeczywiście... No właśnie, no dobrze, ale to był film Bajona, to był 76 rok, prawda? Okay. A ja go gdzieś na tych obozach w Cetniewie, kiedy już przyjeżdżał jako normalnie, jako turysta do ośrodka z żoną przygotowań olimpijskich w Cetniewie, to przecież to już był pan w sile wieku, a mówię, wciąż prezentował się znakomicie i miał zawsze taki, zresztą jak większość tych naszych wybitnych pięściarzy, mistrzów olimpijskich, ale nie tylko, medalistów w ogóle z tamtych lat, taki bardzo, powiedziałbym, sceptyczny stosunek do tych, którzy boksowali do tych czasów rzeczywistych. To już nie ma tego szansu. To już nie ma tego, już nie ma tego lewego prostego, już nie ma tej techniki i tak dalej, i tak dalej. No takie spojrzenie starego mistrza na czasy współczesne. Ale to tak jak Daniel Bryski patrzy na współczesne. Absolutnie. I nie był w tym odosobniony, to też trzeba powiedzieć, bo wielu miało podobne zdanie. Co więcej powiem, jak kiedyś pamiętam, w 1974 roku była ta legendarna walka Mohameda Alego z Foremanem, po raz pierwszy pokazana boks zawodowy w polskiej telewizji. Oczywiście z taśmy, z opóźnieniem. Byli tam też nasi wybitni pięściarze w studio.
pamiętam już dokładnie, czy Leszek Drogosz, czy Pietrzykowski, ale też nie najlepiej wyrażali się o umiejętnościach. Tak, zarówno Alego, czy też George'a Foremana, a więc to tak tytułem takiej anegdotki. Tak, no rzeczywiście jest to postać wielobarwna, wielowątkowa tych z Państwa, którzy chcieliby, szczególnie z młodszego pokolenia, przypomnieć sobie Jana Szczepańskiego. Zachęcamy także do obejrzenia oczywiście filmu, przepraszam, czy tu biją, ale poczytania na jego temat, poszukania archiwalnych fragmentów, tego nie ma za wiele, ale jest to bez wątpienia jeden ze znakomitych polskich zawodników, znakomitych przedstawicieli polskiej szkoły pięściarstwa, które miało po drodze mnóstwo zawirowań, mnóstwo tych przeszkód, z którymi się musiał zmagać, ale summa summarum sięgnął po złoty medal olimpijski, jeden z tych bardzo, bardzo nielicznych. Dziękuję serdecznie Januszowi Pinderze za te wspaniałe, barwne wspomnienie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia przy okazji kolejnego programu. Dziękuję.